Po raz 30 biegacze nie tylko z Mysłowic, ale także z całej Polski pobiegli w memoriale ku pamięci Jerzego Chromika. Mysłowiczanina, rekordzisty świata w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, wielokrotnego mistrza Polski i Europy oraz olimpijczyka. Tegoroczny bieg, w którym uczestniczyło aż 435 osób, po raz drugi zakończył tzw. triadę Trójkąta Trzech Cesarzy, na którą złożyły się również jesienne biegi w Jaworznie i w Sosnowcu. Jak widać, z roku na rok ten prestiż i marka tego memoriału rośnie. Robimy dobry produkt, tworzymy go cały czas, chcemy go cały czas urozmaicać, polepszać, więc myślę, że no tak, po frekwencji no jest na pewno wyższa niż w ostatnich latach. Memoriał Chromika tradycyjnie otworzyły biegi dzieciaków. Starsi rywalizowali na dystansie 5 lub 15 kilometrów. Każdy uczestnik, który ukończył bieg, otrzymał na mecie dedykowany medal, a ci, którzy biegli w pozostałych biegach triady Trójkąta Trzech Cesarzy, to jest 26. Międzynarodowym Biegu Ulicznym w Jaworznie i 5. Memoriale Janusza Nabrdalika, mogli skompletować trofeum przedstawiające historyczny trójstyk trzech zaborów. W klasyfikacji generalnej 15-kilometrowego biegu najszybszy był tegoroczny zwycięzca Silesia Ultramaratonu, Filip Inglot Stoszka, który debiutował w biegu Chromika. Jak ocenił trasę, którą pokonał w 46 minut i 19 sekund. Trasa była dosyć wymagająca, pogoda fajna do biegania, ale sam profil trasy był dla mnie trudny, ponieważ było sporo podbiegów, zbiegów, zakrętów. Generalnie taka mocno techniczna trasa. Najszybszą panią z czasem 58 minut i 7 sekund okazała się mysłowiczanka Wiktoria Krupowicz, która także wybiegała złoty medal w tegorocznym Silesia Ultramaratonie. Tuż po przybyciu na metę zapytaliśmy ją o sposób na tak znakomite wyniki. Trzeba trenować, trzeba biegać, trzeba też pamiętać o regeneracji. Trzeba być systematycznym, no i też to jest bardzo duża zasługa trenera. Moja trenerka bardzo, bardzo dba o to, żebym czasami zwalniała, to ona mnie hamuje, bo wiemy, że to później zaprocentuje. Z okazji 30. jubileuszu biegu dla uczestników zostało przygotowanych wiele atrakcji towarzyszących od partnerów i sponsorów. Jak co roku bieg wspierał także cele charytatywne. Tym razem Fundacja Bajtel Mysłowice Pomagają przeprowadziła zbiórkę i licytację ciast na Hospicjum Cordis w Katowicach, z czego najdroższy tort wylicytowano za 800 zł. Dodatkowo można było zarejestrować się jako dawca szpiku kostnego w Fundacji DKMS. Dziękuję Mosirowi, pracownikom oraz wszystkim osobom, które włączyły się bardzo mocno w organizację tegorocznego wydarzenia biegowego, które sprawiło, że Mysłowice żyją sportem. Pełne wyniki 30. memoriału Jerzego Chromika znajdziecie na portalu ITVM oraz mosirmysłowice.pl.